Podczas mszy świętej kanonizacyjnej świętych Melchiora Grodzieckiego, Stefana Pongracza i Marka Kryża w lipcu 1995 roku w słowackich Koszycach papież Jan Paweł II mówił: dzisiaj wspominamy z wdzięcznością i podziwem tych trzech odważnych świadków Ewangelii. W godzinie próby wytrwali oni w obliczu pokus i tortur i woleli raczej umrzeć, niż zaprzeć się wiary i wierności Chrystusowi i Kościołowi. To ich najwyższe świadectwo jaśnieje przed nami jako świetlany przykład ewangelicznej wytrwałości, który powinniśmy mieć przed oczyma, gdy stajemy wobec trudnych i ryzykownych wyborów, jakich nie brak także dzisiaj. Droga do świętości Melchiora Grodzieckiego rozpoczęła się tutaj, w Cieszynie, gdzie w 1584 roku urodził się i spędził lata swojego dzieciństwa i wczesnej młodości. Jego rodzina pochodziła z polskiego szlacheckiego rodu i odgrywała ważną rolę w życiu politycznym i religijnym Śląska oraz Moraw. Swoje studia średnie Melchior rozpoczął w wiedeńskim kolegium ojców jezuitów, w którym kształciło się wielu synów ze znanych polskich rodzin. To kolegium skończył również święty Stanisław Kostka. Melchior Grodziecki był młodzieńcem głęboko religijnym, dlatego cieszył się, że przyjęto go w roku 1602 do Solidacji Mariańskiej. Pisał wówczas do rodziców, że spotkało go wielkie szczęście z powodu przyjęcia do grona młodzieży mariańskiej. Podczas pobytu w Wiedniu dojrzewało w sercu Melchiora powołanie do życia zakonnego w zakonie ojców jezuitów. Jego życie zakonne zaczęło się 22 maja 1603 roku w berneńskim jezuickim domu nowicjatu. Razem z Melchiorem nowicjat rozpoczął również jego towarzysz w męczeństwie, Stefan Pongracz. Nowicjusze byli wychowani w duchu całkowitego poświęcenia w służbie kościołowi. Po dwuletnim pobycie w Brnie Melchior złożył śluby zakonne. Jego prawek odbył praktykę nauczycielską w niższych klasach kolegium w Brnie i w Kłodzku. Następnie przez rok prawek grodziecki przygotowywał się do nauczania w klasach wyższych w seminarium nauczycielskim w Budzie-Joszowicach, po czym powrócił do pracy pedagogicznej w Kłodzku. Biografowie Melchiora potwierdzają, że podczas praktyki nauczycielskiej zdobył także wykształcenie muzyczne. W roku 1609 Melchior przybył do Pragi, gdzie podjął studia z filozofii i teologii uwieńczone święceniami kapłańskimi. Również praca w 1614 roku. Warto też wspomnieć, że podczas studiów praskich kierował chórem biurkujeską uczniów z Głupsy dla ubogiej młodzieży prowadzonej przez jezuitów. Jako kapłan pracował w Pradze, głosząc kazania w języku czeskim. Następnie wysłano go na stanowisko zarządcy domu zakonnego i kasnocieli do wsi Kopanina. Około roku 1616 powierzono księdzu Melchiorowi kierowanie wspomnianym głupcom dla ubogiej młodzieży w Pradze. Czas pracy kapłańskiej księdza Melchiora przypadł na okres wojny 30-letniej, okres pełen niepokorów i walk wyznaniowych między protestantami i katolikami. W roku 1618 jezuici zostali usunięci z Pragi. Ksiądz Grodziecki przez rok zatrzymał się w Brnie, ale również musiał to miasto opuścić. Przełożeni wysłali więc księdza Grodzieckiego do Koszyc, leżących na terenie dzisiejszej Słowacji, na stanowisko kapelana wojskowego. W Koszycach Melchior spotkał swojego kolegę z nowicjatu, księdza Stefana Pongracza, pochodzenia węgierskiego, szlachcica, oraz księdza kanonika Marka Stefana Kryża, pochodzącego z Chorwacji. W sierpniu 1619 roku zjawiły się pod Koszycami wojska Betlena Gabora, księcia Siedmiogrodu. Wojskami dowodził Jerzy Rakoczy. Cesarski gubernator Koszyc przygotował miasto do obrony. Jednakże Rada Miejska, podburzona przez kartnińskiego kaznodzieje Alwinciego i radnego Rejena, otworzyła bramę do grodu. Początkowo planowano
wymordowanie wszystkich koszulskich katolików. Po namyśle zadowolono się skazaniem na śmierć przebywających w mieście wymienionym wyżej trzech kapłanów. Wykonanie wyroku śmierci powierzono hajdukom Rakuczewo. Kapłanów nakłaniano do porzucenia wiary katolickiej i przejścia na kalwinizm. Po odmowie kapłani zostali poddani torturom. W nocy z 7 na 8 września 1619 roku najpierw torturowano księdza Pongracza, następnie męczono księdza Melchiora i księdza Marka Stefana Kliszka. Po zadanych torturach ścięto toporem księży Grodzieckiego i Kliża. Natomiast ksiądz Pongracz umarł po 20-godzinnych mękach. Ciała męczenników spoczywają w kościele klasztornym w Sióstr Szuranek w Trnawie na Słowacji. Dzisiaj po raz kolejny w stawisku świętego Melchiora Grodzieckiego chcemy powierzyć całą naszą diecezję na czele z jej pasterzami, wytężając dla nas tak mocną i dojrzałą wiarę, która zdolna jest do dawania świadectwa o Jezusie Chrystusie w każdych, nawet najbardziej wymagających okolicznościach naszego życia.